Dobrze, i próbujemy. Tak. Tu zmieniamy rotację, tak? Teraz jak pan idzie w górę tą nogą, czy pan zmienić rotację, tak? Mm. Zegnij pięty, pięty do tyłu. Tak. O, tak. Dobra. No. Uważaj, biodro do przodu, wyprostu biodro. Krzyżuj blisko ciałem, prawa strona blisko drabiny. Tak? Jak wracamy, najpierw się pan pochyla. Pochyla pan prawą stronę, to zegnij łokieć, łopatkę przyciągnij. Zegnij, to musi już tak być blisko. Uważaj, zmień rotację trochę. Tu musisz zmienić rotację, tak? Dobra, i uwaga. Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Jak schodzisz, to pozwól pięcie zjechać. Musisz iść teraz do tyłu, pięto, o, tu, o. Trzymaj zgięcie w kolanie, trzymaj zgięcie. I teraz w dół chodź. Trzymaj biodro i druga noga. Uwaga na bar. Tak, zobacz, tu zmieniasz rotację. Dobrze, tak, bardzo ładnie. Teraz ekstra. Dobra, i teraz uwaga, zaczynasz do tyłu, jakby pan chciał zgiąć nogę w kolanie. W tył. O, tak jest. I tu opuszczasz. I opuść biodro. Tu długie biodro robisz, długie biodro. Tak jest. I trzymaj długi bar. Bar w górę idzie, tak? Żeby nic nie ściągnęło pani nogi. I tu wydłuż. Tu wydłuż. Tu wydłuż, tak. Dobra, bardzo pięknie. I nogę opuść lewą. Super. No, to film dla malarza. Na koniec tego materiału chciałbym poprosić Cię o wsparcie moich działań na YouTubie i mojego kanału poprzez naciśnięcie przycisku subskrybuj i dzwoneczka. Możesz również zostawić komentarz, kliknąć łapkę w górę. Będzie to pomagać szerzeniu się tych informacji i docieraniu do nich innych fizjoterapeutów oraz pacjentów, którym ta wiedza bardzo jest przydatna. Teraz dziękuję Ci i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!